Marku, jesteśmy na premierze filmu Studniówka. Powiedz mi, co wiesz o tym filmie? Nic, bo jesteśmy przed pokazem, więc wiem tyle, że jest o studniówce, chyba o przygotowaniach do studniówki i to, że gra tam mój serdeczny kolega Hiroaki Murakami. I dlatego jestem, bo będę tutaj dopingował i trzymał kciuki za Hira, żeby, mam nadzieję, że dobrze wypadł w swojej roli, także... Czyli wiemy już, że ty nie brałeś w tym udziału, ale jesteś muzykiem. Powiedz mi, ostatnio głośno oglądałam i Pytanie na śniadanie. Gratuluję, super singiel. Powiedz mi, jakie teraz plany, co dalej? Ja cały czas nagrywam płytę i ten proces trwa już jakiś czas, ale to tak jest. To tego się nie robi w 5 minut, chyba że ktoś jest, ma tak wszystko pozapinane i ma taki sztab ludzi wokół siebie, że dostaje gotowe piosenki z gotowymi tekstami. Ja to wszystko sam tworzę lub współtworzę, ale biorę w tym czynny udział. I staram się tak przygotować tę płytę, żebym ja się jej potem nie wstydził, jak już się ukaże. Także mówię, no to jest długi proces, on wymaga też dużych nakładów finansowych, jak choćby nagranie teledysku czy promocja. No pewne rzeczy są związane z dużymi wydatkami, ale nie poddaję się i cały czas dążę do tego, żeby ta płyta powstała w całości i żeby ją wydać. Chciałbym, żeby to się odbyło w tym roku i wszelkie starania dokładam, żeby to się tak stało właśnie w tym roku. A poza muzyką, którą promuję, tak jak mówisz teraz, ten singiel Bez Ciebie Nie Ma Mnie, polecam serdecznie, teledysk, zresztą ze wspaniałymi moimi przyjaciółmi w rolach głównych, między innymi Basia Kurdej, Szatan, Kasia Skrzynecka, Hiro właśnie, który w filmie Studniówka gra, także ten teledysk jakby teraz funkcjonuje, ja go cały czas promuję. A z rzeczy aktorskich, no to co, gram w przedstawieniach teatralnych, które są w eksploatacji. Wiem właśnie, bo znamy się z Teatru Kapitol, dlatego właśnie, gdzie można cię zobaczyć, posłuchać? Jak najbardziej, można mnie zobaczyć w Teatrze Kapitol w Warszawie, w sztuce, w komedii Dajcie Mi Tenora. Bardzo, bardzo fajna komedia, właściwie farsa, w której również śpiewam. Ale nie śpiewam rozrywkowo i popowo, tylko staram się śpiewać operowo i klasycznie, bo taką mam rolę. Nie będę więcej zdradzał, bo to trzeba zobaczyć dlaczego i co z tego wyjdzie. Zapraszamy. Ale również gram w przedstawieniu Klatka dla Ptaków, czyli bardzo szalonej, fajnej komedii o tolerancji, o miłości, o tolerowaniu tych nietolerancyjnych. Też więcej nie chcę zdradzać. Gram tam bardzo charakterystyczną postać, bardzo zniewieściałą. Mamy dużo radości z tego i dużo fanów. Ale też publiczność ma dużo, jest po prostu dużo śmiechu, ale też trochę wzruszeń, bo to nie jest banalny tekst, tylko bardzo, bardzo dobrze i mądrze napisany tekst. Teraz właściwie za kilka dni Bydgoszcz, Toruń, potem jeszcze kilka miast, w lutym będziemy grali w Londynie. I co jeszcze? W tym roku, właśnie w tym roku, bo już mamy 2018, powiedziałem o tobie, Hiro, powiedziałem wszystko. To jest właśnie Hiro. No. W tym roku też wejdą do kin dwa filmy z moim udziałem, skromnym, ale zawsze. Więc z tego się bardzo cieszę, że miałem okazję wziąć w takich projektach udział. Jeden z filmów to jest Najpiękniejszy Zapach Świata w reżyserii Filipa Zilbera i film w reżyserii Michała Kwiecińskiego. Chyba nie mogę zdradzić jeszcze tytułu, bo on jeszcze jest roboczy, więc nie będę uprzedzał, ale on na pewno się ukaże w okresie przedświątecznym, bo to jest typowa taka opowieść romantyczna w klimacie Świąt Bożego Narodzenia. No i działam dalej gdzieś tam też w różnych serialach i realizuję się również na innych polach, także koncerty śpiewam, czasami prowadzę jakieś wydarzenia, gale, także... Człowiek orkiestra. Właśnie widzę, bardzo dużo się dzieje w różnych dziedzinach, także trzymam kciuki za dalszą karierę. Będziemy dzisiaj kibicować naszemu wspólnemu koledze. Ja nie dziękuję, bo tego powodzenia nigdy za wiele i szczęścia. A siły i energię mam jeszcze na więcej, więc jakby przyjmuję ze wszechświata jakieś fajne nowe wyzwania, bo to mnie bardzo hartuje i uczy. To są zawsze nowe doświadczenia. No i cóż, a teraz trzymamy kciuki za Hiro i za całą ekipę filmu. No i co, idziemy do kina. Idziemy do kina, a Państwa zapraszamy do oglądania Twojego nowego klipu i do teatru. Jasne, zapraszam serdecznie. Dzięki.